No, więc mamy tego path trace, Quake'a z path tracingiem, nie? Czyli taki niby ray tracing, ale jakby pełny, czyli wszystkie promienie, całe światło jest tutaj za pomocą śledzenia promieni generowane. W ogóle jakieś tajne przejście chyba żeśmy znaleźli, nigdy tu nie byłem. Jak się tutaj grze... A, tak się kłóca, wy to wiecie. Nie wiadomo później jak chodzić. No można sobie strzelić, zobaczyć, nie? Że rzeczywiście światło leci. Czekajcie. No nieźle to wygląda. Chociaż tak naprawdę jakiś, wiecie, taki super szału nie robi, nie? Co tu jest, co jest słabe? Odbicia, znaczy odbicia jakby są idealne. Problem jest taki, że nie wiem jak to zrobili, ale woda odbija wszystko 100% i nie przepuszcza, więc pod wodą widać to, co jest pod wodą, a nad wodą widać to, co jest nad wodą. No tak trochę kiepskawo, nie? No ale to wiecie, to jest jakaś implementacja. Widzicie to? Nie, no, co nie zmienia faktu, że samo jakby... że te odbicia działają tak, jak mają działać, nie? Jeśli chodzi o samo odbijanie. Gdzie się, jak się stąd wychodzi? Tu się jakoś wychodziło przecież. A, tu. No, no, tu jacyś przeciwnicy są. Już ten Quake, kurde. Trudna gierka. Jak się grę odpali bez tego, no to rzeczywiście widać, ona jest taka wtedy, można by powiedzieć, jałowa, bo o ile wiadomo, że tu tekstury są bardzo biedne, a to muszę powiedzieć, że oświetlenie samo w sobie, jakby ono nie tutaj nie wyglądało, to kurde jest i działa, nie? Są tu jakieś odbicia światła. A w momencie, kiedy się strzela, to widać taki szum, bo to jest odszumiane, nie? No bo nie wszystkie promienie da się wysłać. To widać, jak jest odszumianie, ale w poprzedniej wersji tego jakby, tego builda, tego path tracingu, a to w ogóle była taka strasznie dużo, był taki straszny szum był, nie? Jest coś, coś takiego, w ogóle nie wiem czemu pistoletu nie widać, nie było w Quake'u pistoletu widać? Czy ja coś wyłączyłem? Druga rzecz jest taka, jak blisko podejdziecie do przeciwnika, to strzałów nie ma, nie? Tam ktoś narzekał, że do Railgana nie ma... że do Railgana nie ma animacji, no ale oni powiedzieli, że to są jakieś efekty cząsteczkowe i tego jeszcze nie wprowadzili. No, więc uwagi na to, że sam Quake 2, jak to twórcy tego tutaj, tej modyfikacji powiedzieli, powinien działać w 6000 FPS-ów około. On tu jest jakimś, nie wiem, 640p, czy coś w tym rodzaju. No to jako, że nie działa w tych... w 6000, tylko w 60 klatkach, no to daje radę, nie? No, ale jakbyście mieli grę... jakbyście mieli grę, która działa w 60, no to by działała, wiecie, nie wiem, kurde, w jednej klatce. Strasznie mocożerne to jest. Czy tu się wchodzi jakoś? Ktoś to kojarzy? No, wchodzi się. O, tu to fajnie w ogóle wygląda, bo nie wiem, czy zauważyliście. Widzicie, są te cienie jego. Jego cień jest. Są te cienie tutaj, tak jak światło pada. Nawet na samej postaci, widzicie, jak ona się w naszą stronę patrzy, to jej nie widzicie, bo ma cień na sobie, nie? A jak strzelam, to ją widać, bo się świeci z przodu. O, to takie... niuanse niby, nie? Tu też ten cień. On tak wygląda, jak powinien wyglądać. Czy te... Co ja wam będę gadał, nie? Jak ktoś to na YouTubie ogląda, to niech napisze, co sądzi. Jakby sama świadomość, to wiecie, to jest demo takie techniczne, sama świadomość do tego, że to...
że to jest rzeczywiście, wiesz, z tym ray tracingiem robione. O, jest bardzo fajna. Mnie jedno zastanawia, jak oni materiały tu zrobili, bo normalnie każdy materiał inaczej odbija światło, tak? Więc i to powinno być wprowadzone do gry. Metal inaczej odbija. Tu jest wszystko z metalu, no ale coś jest z kamienia, gdzieś jest jakaś skrzynka. No i to później spowoduje, że no, że te odbicia są bardziej takie rzeczywiste, tak? Nie wiem, jak to jest tu wprowadzone, bo to bym musiał całą grę przerobić, no bo każdy element by musiał jakoś zaprogramować, jaki on jest. To teraz trzeba się przyjrzeć cieniom w gierce o pociągach. To jest strasznie mocny ten jeden, dobrze, że dałem na easy. Co tu jesteśmy? O kurde, jaka mapa skomplikowana. Tu jest w ogóle fajne, nie? Że widzicie, że wiecie, tu się gdzieś świeci światło, ale tak naprawdę wiecie, tu jest słup. Tu coś jest, no a tu już nic nie ma, no to jest ciemno. Chociaż jest to u góry, ale widać, że za słabe. No najlepsze jest to, że to się po prostu dzieje automatycznie, tak? Że nikt tutaj w tym rogu nie musiał robić cienia sztucznego. Tylko on się sam robi, nie? Spyta się, czemu się robi tu cień? No bo tu go nie ma co oświetlić, tu nie ma światła. Wiecie, tu jest światło, tu jest światło. To są dwa źródła światła tylko, no to czemu by miał być ten róg oświetlony? Normalnie jakbyście grali, to by był, wiecie, w każdej grze będzie taki róg oświetlony. Się nawet nie spodziewacie, żeby tam miało być ciemno, nie? I teraz z drugiej strony ktoś się zastanawia, jeśli ktoś się zastanawia, czemu na przykład takiego Battlefielda, czy jakąś inną grę, wiecie, która jest wydana później, no Battlefield akurat nie, bo tam są odbicia, no ale jakimś, nie wiem, Shadow of the Tomb Raider czy Metro, czemu jest, wiecie, deweloperzy, tak długo im zajmuje, żeby dodać ten ray tracing. No to sobie wyobraźcie, że jest mapa i oni tam porobili jakieś pochodnie, nie? I później włączają jakieś, wiecie, ray tracing i się okazuje, że tych pochodni jest no za mało, bo nic nie widać, bo wiecie, oni sobie tam jakiś poziom światła ustawili, pochodnie są na niby i tyle, a jak się naprawdę zaczną, jak naprawdę zaczną oświetlać, to się okaże, że wiecie, że tu jest ciemno, tu jest ciemno, tu jest ciemno, tu nic nie widać i tyle w temacie. I co wtedy zrobić, no? Jest problem, więc o wiele łatwiej by było grę od zera projektować, tak? Z tym całym ray tracingiem, byście widzieli, jak mapa wygląda. Stawiacie pochodnie, patrzycie, mówicie, o kurde, ładnie oświecia. Stawiacie drugą, no to jest super, dobra, idziemy dalej, nie? Dać latarkę postaci, no można, nie? W metro myślę, że będzie to fajnie. Gdzie my to, gdzie mamy iść? No bo w metro jednak światło będzie robić robotę, nie? Jakiś granat miał wcześniej. Ja nie mam tego granatu, nie wiem, bo nie wybrałem. Nie wiem, dobrze, że na easy gramy, bo byłby kupę. Fajnie wygląda, jak te wybuchy są, nie? I to wszystko tak na czerwono. Znaczy to są takie efekty, że tak naprawdę jak ja w to patrzę, to na to, to nie spodziewam się takiego, tak? Że jak będzie wybuch, to nagle wszystko się zrobi czerwone. A w sumie jest to całkiem logiczne. Chyba ktoś widział, jak się ognisko pali. Albo duże ognisko, jak się pali, nie? Wszystko wokół się świeci tak na ogniskowy kolor. Ale naprawdę, ja tą broń mogę jakoś wystawić? Ktoś kojarzy? Czekajcie, F1. Nie, to nie. To jest jakieś... Player menu, load game, nie. This door is opened elsewhere, ok. Czekajcie, zobacz jeszcze options. Player setup, video, sound, effects, screen setup. Demo bar, chat hat. Console scale. Ile mam FPS-ów? A to jest dobre pytanie. Nie mam pojęcia. No
Czekajcie, screen setup, ping, neonie, chat, font, scaling filter, screen setup, dynamic lighting, a jak dam yes, entity cell shadow 3, nie, zobaczymy. Nie wiem, co to jest. O, ale się zapaliło wszystko. Nie wiem, coś tu się, kurde, strasznie wszystko świeci teraz. Ale coś więcej liczy, bo widzicie ten szum? Ale jest płynnie, nie? Wiecie, o co chodzi. Aha, już wiem. On ma stałe 60 FPS-ów. To jakoś tak działa, że tu jest stałe 60 FPS-ów. A gdyby coś miało nie działać, to gra po prostu bierze i taki szum robi na ekranie. Wiecie, mniej tych promieni liczy. To jakoś tak działa. O kurde, mam nową broń w końcu. Kurde, no nie widzę tej broni. Ktoś nie wie, jak się broni w tym szkółku? Niech to kto doczyta. No, bo woda jest po prostu zwykłym odbiciem. 100% odbicia ma, dlatego jest taka dziwna. No, nie wiem, czemu tak to jest zrobione. Pewnie jest na to jakaś mądra odpowiedź, o której my nie wiemy, bo się nie znamy na tym tak bardzo aż, ale... Nie wiem, no ma po prostu 100%, jest jak lustro, nie? O kurde. O fuck, a tu? Nie wiem, wchodzę. O kurde, przeszliśmy, widzieliście? Ale ciemno, jak nie ma światła. No mówię, tu jak w ogóle jest jakiś F1, nie wiem, ciągle mi tam mruga. No jest trochę inny klimacik gry. Pod jedynką, co jedynka? Spróbuj konsoli wpisać FOV90. Uploaded vert coś tam. Nie wiem, co zrobiło się. O kurde, chyba się zrobiło, bo mi się wydaje, jakbym kucał. O Jezu, jakiś język. Widzicie? Trzeba strzelać, kurde. No, patrzcie, jak brakuje świateł, nie? Nie jest tak gra zaprojektowana, chociaż... No, ma to swój urok. O, fuck, gdzie wpadłem? A może tu tak miało być? O, fuck, to jest jakiś kwas? O kurde. A ja mam jakiś karabin teraz. Spróbuj CL podkreśnik gun 1. Czekaj, zaraz zobaczę. Nie. CG. No nie wiem, nie ma. Blue key tu potrzeba. Mi się wydaje, że jak grałem pierwszy raz, to miałem coś, musiałem kliknąć pewnie jakiś skrót. Quad damage R T.
F gear. O, fuck. Aha, dobra. Coś włączyłem jakiś, nie wiem. Ale skąd wyjeżdżacie te komendy? UI. No nie ma. Czy scroll działa? Tak. This item must be activated to use. Ten chyba to fajnie się grało na pierwszym PlayStation. Bo nie wiem, jak wiem, na konsoli nie umiał grać w taką grę. Jeszcze na jakiejś starej to już w ogóle to pewnie nie działało za dobrze. Słyszy, bo jest nawet burak. To wpisz z Ascent. Co tam, kurde. Dobra. O, fuck. Co to było? Kurde, speedrun robimy. Kurde, no tak czy siak, nie wiem, no przydałby się ten karabin. Może po prostu w tej wersji nie ma broni? Nie, no było. A może ona jest gdzieś poza ekranem? Wiecie, o co chodzi? Może ja mam większy ekran niż mi się wydaje. O, ja chyba miałem na te, po tego kłada. O, fuck. Ale poszło, widzieć jak ten szum. Fuck, tu coś pali na tej ziemi, nie wiem co. No dobra, nieważne, nie wiem, może są jakieś komendy na też na włączenie innej planszy. No, podoba mi się, powiem wam, że fajnie, że się ktoś tym zajął i taką grę robi. Albo moda, czy nie wiem jak to można nazwać. Silnik właściwie. Bo można sobie takie rzeczy właśnie zobaczyć, jak to wszystko, jak to wszystko powinno działać, nie? No i no to jest dla twórców gier, będzie wyzwanie w przyszłości, tak? No mówię, no patrzcie, robicie tu, wchodzi, nie, pod wodę ktoś, projektujecie, a tu dup, ciemno, no to co, lampę podwodną trzeba zrobić? No trzeba. Bo co zrobicie innego? Nic nie zrobicie. A.
Ale to jest piękne po prostu. Szkoda, że nie mogę, nie wiem, jakiejś innej planszy. Browse Demos, co to jest? Co to jest Demos? O, może jakiej demo mam? Może jakaś inna plansza albo coś? A, takie coś. O, patrzcie. Ja pamiętam tą mapę. O, to kurde, to jest ta mapa. O, kurde, kto to napisał? Widzicie, jak na broni wszystkie cienie, wszystko widać, całe światło? Mieliście coś takiego w Quake'u, kurde? Albo w innych grach? Dobrze, dobrze, dobrze. No tylko właśnie Railgana nie widać, nie? No dobra, jakbym wyszedł disconnect, zrobił i dał multiplayer, bros. Start server. Dobra, dobra. O, można sobie zobaczyć, tylko bez przeciwników może być kiepsko. Nie ma jakichś botów? Czekajcie. Multiplayer, start server. Hostname. Aha. Ciekawe. No, strasznie się ta gra ciemna zrobiła bez tych, No z tym ray tracingiem... O. Kurde, szkoda, że nie ma z raila, no to by był sztosik. Jakby efekty railowe były. Zobaczmy, może jest jakaś inna mapa. Jako coś jaśniejszego bardziej. Z jakimiś wybuchami, może jakiś granatnik jakby był. Chętnie bym postrzelał z takiego granatnika, nie wiem czy w tej grze jest coś takiego. O, to wygląda jak... O, widzicie? No i tak światło się zachowuje, tak to jest życie, to jest taniec, a nie tam kurde sztuczne światło. Ludzie, za dużo tego sztucznego światła. Nawet w wodzie się ładnie odbija. Kurde, piękne. It's beautiful, moi drodzy, jeszcze trochę lat musimy poczekać. Ale... Mam nadzieję, że się w końcu... Doczekamy. It's beautiful. Wychodzę z tego.